gotowość awianiki, odbiór. Rozumiem, przyjąłem bez odbioru. Jesteśmy gotowi do startu. 3, 2, 1, start! Aktualnie znajdujemy się na poligonie w Ustce. Za mną znajduje się miejsce integracji rakiety. Tu zaczyna się nasza podróż z rakietą. Tu jest komputer główny. W tym miejscu możemy zamontować jakiś dodatkowy ładunek. Mamy tu całą komunikację ze stacją naziemną. Projekt rakiety Bursztyn rozpoczął się pod koniec roku 2014. Wtedy zaczęły się pierwsze prace projektowe. Rakieta Bursztyn jest efektem kilkuletniego programu kontynuowanego w Instytucie Lotnictwa, obecnie w sieci badawczej Łukasiewicz Instytut Lotnictwa. I jest rezultatem 6 patentów, które zostały zintegrowane w postaci rakiety ILR Bursztyn. Udowodniliśmy, że taka konfiguracja rakiety, czyli rakieta z silnikiem hybrydowym wykorzystującym wysoko stężony natlenek wodoru, jest konstrukcją, która ma być konkurencyjna. Pokazaliśmy tym, że nasze prace w ostatnich latach w Europejskiej Agencji Kosmicznej procentują. Staramy się osiągnąć wyższy pułap w odniesieniu do Drawska. Rakieta jest projektowana na dużo wyższe wysokości niż te 15 km, więc no, mamy nadzieję sprawdzić systemy na wyższym pułapie. Rakieta jest gotowa, stanowiska gotowe, czekamy tylko na sygnał na termin z komendy poligonu. Udało się na szczęście nie tylko właśnie wylądować bezpiecznie na spadochronach, ale też przechwycić właśnie za pomocą łodzi komplet przedziału ładunku użytecznego i wszystkie komputery pokładowe.